tam też kandyduje, pan tam siedzi? To jest autorski papier, pan przewodniczący. Bogu dzięki, kolejny starostwo. Zawsze będzie mógł zostać jego zasługi. Tak, to jest doświadczenie, bo tak jak z tymi zaznaczeniami. Kiedyś mi nie dawali, bo był za młody. Potem nie dawali, bo był za stary. Witam Państwa serdecznie na uroczystej 17. gali stypendialnej Fundacji Fundusz Ziemi Olsztyńskiej w Olsztynie. Nazywam się Joanna Rogowska-Prokoryn, jestem koordynatorką Fundacji i jak zawsze z największą przyjemnością poprowadzę dzisiejszą galę. Witam przede wszystkim naszych tegorocznych stypendystów. Brawo ode mnie. Już dawno nie gościliśmy na gali takiego grona młodych, zdolnych mieszkańców naszego powiatu. Dziękuję za przybycie wszystkim zaproszonym gościom, członkom Rady i Zarządu Fundacji, Komisji Kwalifikacyjnej i Rewizyjnej, przedstawicielom Starostwa Powiatowego w Olsztynie. Witam pana starostę, radnych powiatu i przedstawicieli gmin, z których pochodzą nasi stypendyści. Witam serdecznie rodziców, bliskich, znajomych naszych beneficjentów, jak i wszystkich sympatyków naszej fundacji. Teraz usiądźcie sobie Państwo wygodnie, pooglądajcie i posłuchajcie. Zaczynamy występem. Zapraszam Państwa na występ naszego tegorocznego stypendysty. Stypendium artystyczne Michał Piotr Zawadzki. To uczeń pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Adama Mickiewicza w Olsztynie. Jest również uczniem 5 roku Państwowej Szkoły Muzycznej 2 stopnia. Reprezentuje gminę Jonkowo. I za chwilę zapoznacie się Państwo z talentem Michała. Przed Państwem zespół Pomazał. Zapraszam. Ładna klamra spinająca ten wątek
liceum, to jest to, że moje dzieci chodziły do tej szkoły. Jest mi też bardzo miło. Oczywiście jest z nami pan starosta Andrzej Abako, przewodniczący Rady Fundacji. Główny dobrodziej fundacji, dlatego że starostwo w 90% przyczynia się do tego, że są środki na stypendia. Niemniej jednak szalenie istotne jest to, że kolejni starostowie kontynuują dzieło rozpoczęte przed laty przez pierwszego starostę powiatu olsztyńskiego, który jest dzisiaj z nami, pan Adam Szeszputowski. Gorąco proszę. Chciałbym to bardzo mocno podkreślić, że wydaje mi się to szczególnie cenne, że pewnych rzeczy nie zmieniamy bez względu na cokolwiek. Cokolwiek się dzieje wokół, to co ma po prostu głęboki sens, ten wóz jedzie dalej. On się może troszkę zmieniać, są pewne modyfikacje, co jest naturalne, zmieniają się ludzie. Natomiast cała idea, bardzo się cieszę, że kolejni starostowie przez tyle lat są po każdej kolejnej lekcji tego samego zdania, że warto tę ideę stypendiów kontynuować. Kolejna osoba, o której chcę wspomnieć, to przedstawiciele przywitać i podziękować bardzo osobom, które społecznie pracują w Radzie Fundacji i w Komisji Rewizyjnej. Ta cała nasza akcja dotycząca Fundacji opiera się na społecznej aktywności. Jest jedna osoba, dosłownie jedna, która pracuje w Fundacji, a to także w dużej mierze dzięki wielkiemu sercu, bo ten typ tak ma. Myślę, że specjalna oklaski dla pani Joasi Rodowskiej. O Radzie Fundacji wspomniałem, o Komisji Rewizyjnej także. Osoby, które kilka razy w roku spotykają się społecznie, pochylić się nad tematem Fundacja. Moment, po czwórce zaraz jest piątka, oczywiście, numer 5. W tym roku szczególnie nisko się kłaniam przedstawicielom gmin, czy w ogóle gminom, trzem gminom, Dobre Miasto, Jeziorane i Dywity. Pan starosta za chwilę prawdopodobnie powie o tym coś więcej, niemniej jednak w tym roku są pewne nowości w porównaniu z tym, co było w latach ubiegłych. Między innymi odwiedziliśmy wszystkie gminy powiatu olsztyńskiego, zachęcając do tego, żeby się włączyły w powiększenie środków stypendialnych i niektóre gminy nie były zainteresowane, niektóre gminy zadeklarowały się, że włączą się od przyszłego roku, ale trzem gminom udało się włączyć już w tym roku. I to są gminy, które otrzymują specjalne oklaski. Dobre Miasto, Jeziorane i Dywity. To pewnie pan starosta też rozwinie ten wątek. Ale jeszcze dwie gminy się włączyły, tym razem nieinformalnie. Jedna gmina szczególnie zasłużona, tak, szczególne oklaski dla gminy, która od lat przekazuje naprawdę duże środki poprzez dobrowolne opodatkowanie się radnych. I to takie na dużą skalę i od wielu, wielu lat jest to stałe. Jest to gmina Biskupiec. Oklaski dla gminy. Bardzo miło mi też podkreślić, że od tego roku do gminy Biskupiec dołączyła jeszcze gmina, która jest szczególnie bliska mojemu sercu, ponieważ w niej pracuje. Jest to gmina Kierszwald. Chcę też, szanowni państwo, podkreślić, że w momencie, gdybyście przeglądali szczegółowe listy stypendystów, to te 5 gmin, 3 formalnie jako gminy i 2 mniej formalnie jako radni, te gminy przyznały po prostu w tym roku z pomocą starostwa więcej stypendiów. Czyli no, zasady logiki działają. Przynajmniej staramy się, żeby działały, tak? Okej, okay, teraz numer 7. Powiedziałem numer 8. Oczywiście zapomniałem o bardzo niskie ukłony dla radnych powiatowych, którzy od wielu, wielu lat także wspierają. Ja chcę też podkreślić, że zarówno w radach gminy, jak i w Radzie Powiatu są to prawie wszyscy radni i tym radnym, którzy zdecydowali się pomagać, jest ich zdecydowana większość. Niskie ukłony. Oklaski dla radnych powiatowych. Szanowni państwo, w tym roku są pewne nowości, jak wspomniałem. One skutkują
moim zdaniem dobrą tendencją, dlatego że w tym roku mieliśmy 3 razy więcej chętnych do otrzymania stypendiów niż w ubiegłym roku. Kwota przeznaczona na stypendiów jest porównywalna, jest nieco większa oczywiście dzięki tym gminom, które się włączyły. Natomiast chętnych mieliśmy 3 razy więcej ze względu na to, że zmieniliśmy kryteria. Uznaliśmy, że oczywiście my, to jest Rada Fundacji, tak? To jest kilkunastoosobowe grono po interesującej długiej dyskusji, uznało, że nastąpiły pewne zmiany, jeśli chodzi o zasadność przyznawania stypendiów i kwoty, które są przyznawane, przecież wszyscy wiemy, że nie są to wielkie kwoty, one nie wpływają już dzisiaj tak, jak wpływały kiedyś na socjalny byt stypendystów. To znaczy, no, nie są to kwoty, które decydują o być lub nie być, ubrać się lub nie ubrać. Są to kwoty, które decydują o tym, że jesteście po prostu docenieni za to, co robicie, za to, że się wspaniale uczycie, choć nie tylko. W związku z tym rezygnacja z kryterium socjalnego i postawienie na kryteria merytoryczne spowodowała, że mieliśmy 3 razy więcej chętnych do otrzymania stypendiów, niż mieliśmy tych stypendiów zaplanowanych. Ja wierzę w to mocno, że w przyszłym roku, w kolejnych latach, dzięki zwiększaniu się puli finansowej, po prostu będziemy mogli przyznawać coraz więcej stypendiów i to wszystko nadal będzie zgodnie z jakimi zasadami logiki się odbywało. Chcę też bardzo mocno podkreślić, że ponieważ mamy tu bardzo wielu wybitnych uczniów i całkiem sporą gromadkę świetnych sportowców i artystów, w związku z tym w momencie, kiedy wszyscy są tak samo mądrzy i mają tak samo dobre oceny, decydują jakieś inne kryteria i zostawiliśmy pewien procent, to nie jest całkiem znikomy procent, tych kryteriów, które decydują o tym, czy stypendium jest przyznane, czy nie. I to są kryteria dotyczące waszej aktywności obywatelskiej. Jako, no to brzmi tak bardzo może poważnie, choć po prostu normalne ludzkie zachowanie o zainteresowanie tym, co się wokół was dzieje, o pomoc tym, którzy są mniej zdolni, o wykonywanie jakichś zajęć poza obowiązkowymi. To wszystko, co czyni świat lepszym, poza nauką stricte. Okej, okay, ponieważ już jest dość długie moje przemówienie, więc kończę. Próbowałem jakieś cytaty sobie wymyślać. Jechałem wczoraj pociągiem 12 godzin z Budapesztu. Przez 12 godzin myślałem i w końcu dzisiaj rano przy goleniu sobie wymyśliłem, że powiem tylko, że marzenia są po to, żeby je spełniać. To raz. No a drugi, ponieważ to wszyscy znają angielski, więc powiem wam, że sky is the limit, czyli jedynym ograniczeniem naszych przyszłych sukcesów jest niebo. Powodzenia, dziękuję. Dobrze, że tak prezes długo mówił, bo powiedział to, co jeszcze ja miałam powiedzieć, także wyzwolił mnie od tego. Dobrze, zapraszamy teraz pana starostę powiatu olsztyńskiego, pana Andrzeja Abaku, który przypominam jest przewodniczącym rady naszej fundacji. Przywitajmy brawami. Panie Ministrze, Panie Przewodniczący Rady, koledzy samorządowcy, jest mi niezmiernie miło, że w sali sesyjnej powiatu olsztyńskiego mogę gościć najzdolniejszą młodzież powiatu olsztyńskiego, że mogę wam podziękować za to, że tak chce wam się dobrze uczyć, że jesteście najlepsi z najlepszych na naszej warmińskiej ziemi. I za to dzisiaj będziecie wyróżnieni. Fundacja powstała 17 lat temu z inicjatywy mojego kolegi starosty Adama Siszkutowskiego i miała wtedy charakter taki bardziej pomocowy zdolnej młodzieży z rodzin mniej zamożnych. Ale w tym roku właśnie żeśmy to zmienili, dlatego że mamy działalność państwa, która jak gdyby pokrywa tą część socjalną w dużej części i żeśmy odeszli od tego socjalnego kryterium na rzecz właśnie tego, żeby docenić tych, którzy są najlepsi z najlepszych w 3 dziedzinach – naukowej, artystycznej i sportowej. I tutaj na sali, proszę państwa, mamy tych wspaniałych młodych ludzi. Mamy też zacnych gości, ale mam też rodziców tych dzieciaków i wam, rodzice, też bardzo serdecznie dziękuję za wychowanie tego młodego pokolenia, które w tak zasadniczy sposób za chwilę będzie zmieniało nasz kraj, swoje gminy i powiat olsztyński i naszą Warmię. I za to wam serdecznie ukłony i dziękuję, że macie takie zdolne dzieciaki.
Mi się wydaje, że brawa dla tego. Tak, rzeczywiście wiele od tego roku się zmienia i mam nadzieję, że to, co żeśmy w Radzie Fundacji postanowili, a to, co ja jako starosta chciałbym wdrożyć, to chciałbym potroić fundusz fundacji. Czyli chciałbym, żeby tych pieniędzy było 3 razy więcej niż jest w tej chwili, tak? I tutaj bardzo serdecznie dziękuję przedstawicielom gminy Dobre Miasto, Dywity i Jeziorany za już, bo to jest ważne, że te pierwsze 3 gminy jakby podjęły to wyzwanie od ręki, ale mam nadzieję, że 9 gmin powiatu olsztyńskiego też przystąpi do funduszu w takiej już namacalnej finansowym wsparciu. I to już podwoi nam raz fundusz. To, co robią sami samorządowcy, czyli radni, zarówno powiatu, tutaj na ręce pana przewodniczącego Jerzego Laskowskiego, wielkie ukłony za wsparcie fundacji i ukłony dla radnych powiatu olsztyńskiego, bo praktycznie w 95% radni wpłacają na rzecz fundacji pieniądze, ale to, co się dzieje w tej chwili w gminie Biskupiec i w gminie Gieczwał, a też wiem, że zadeklarowana jest gmina Dobre Miasto odnośnie samych wpłat rad miejskich i gminnych, jest też fajnym takim celem przeznaczania pieniędzy dla najzdolniejszej młodzieży powiatu olsztyńskiego. Jesteście tutaj z wielu szkół, tak? Już jak gdyby nie wyróżniamy, czy to są szkoły, które prowadzi powiat olsztyński, tylko patrzymy na naszą najzdolniejszą młodzież, nieważne gdzie się uczy, ważne, że jest w swojej dziedzinie najlepsza, ale ja chcę powiedzieć do uczniów, którzy są z moich zespołów szkół, że to jest jak gdyby tylko jedno wsparcie tutaj dzisiaj, ale od tamtego roku, czyli można powiedzieć, że od tego roku szkolnego, który się zakończył, to była pierwsza edycja, w tym roku będzie dalej kontynuowana i pamiętajcie to, że starosta jeszcze funduje nagrody, samorząd powiatu i rada powiatu, a starosta jak gdyby stojący na czele funduje nagrody dla najlepszych uczniów w danej szkole, czyli liceum, technikum czy szkole branżowej. Taką nagrodę na wakacje, żebyście mieli za trud nauki trochę pieniędzy na wydawanie i na rozpustę na wakacje i w tym roku już zostało ufundowanych 12 takich stypendiów czy takich nagród rocznych dla najlepszych uczniów i dalej będzie to kontynuowane, czyli warto jak gdyby się uczyć, warto być najlepszym i to będzie na pewno doceniane. Żeby nie przedłużać, cieszę się, że jesteście tu dzisiaj z nami. Cieszę się, że sala jest pełna też rodziców i zacnych gości, że mamy tak wspaniałą młodzież, która przedstawiła nam koncert, jeszcze będzie koncertowała. I może poprosiłbym pana ministra, ponieważ pan minister zajmuje się nauką, jest profesorem nauk medycznych, ale w tej chwili jest ministrem od nauki w związku z tym i szkolnictwa wyższego, a wśród stypendystów mamy aż 19 studentów. Także panie ministrze, prosiłbym jak gdyby z pana strony, jak, na co mogą ci młodzi ludzie, którzy już studiują, ale ci, którzy za chwilę będą studiowali, na co mogą liczyć w perspektywie rządu i w perspektywie Ministerstwa Nauki. Dziękuję bardzo. Gratuluję inicjatywy panu staroście, który to zainicjował kilkanaście lat, no i państwu, że kontynuujecie fundacji, że w ogóle to realizuje kilkanaście lat, 1 000 000 zł udało się przekazać wam właśnie, waszych kolegom z poprzednich roczników. Bardzo ważnym celem. Cieszy mnie bardzo ta konkluzja, że no to chodzimy do takiego etapu rozwoju, że państwo poprzez rząd może zająć się sprawami takimi jak na przykład to, żeby socjalnie pomagać ludziom, którym wyrównywać szanse, a samorząd może na przykład skupić się na tym, żeby jeszcze promować dalszy rozwój, bo to jest bardzo ważne. Ja parę słów od siebie, skoro wywołano tutaj absolwenta jedynki w Olsztynie, 45 lat temu skończyłem szkołę, tak, to była
byłem po maturze, 45 lat, to znacznie do wiary. Jak ten czas szybko leci. Tak, ja pamiętam dobrze, tak jesteście, akurat wyglądacie podobnie, znaczy tak samo ubrani, kulturalnie, grzecznie, trochę więcej macie do wyboru, bo w tamtych czasach to nawet koszulę trudno było kupić. Natomiast to jest taki szacunek wzajemny wobec no, rodziców, urzędu, tradycji jakichś. Chcę powiedzieć, że no, różne przeżywałem chwilę wtedy satysfakcji. Też miałem takie rozważania, czy iść w stronę nauki, czy na przykład sztuki. Akurat byłem takim omnibusem, nie ukierunkowanym. Największy mój sukces to był taki, że na wystawie malarstwa mój portret Kopernika tam w jedynce na korytarzu szkolnym powieszony, ktoś ukradł. Do tej pory jest to wyjątkowe dla mnie zaszczyt, bo było wiele obrazów, na przykład mój ukradziono. No, od tego zacząłem, co zwykle kończą pośmiertnie artyści taki zaszczyt, czy kradną ich obrazy. Także no, wybór się to, byłem też w klasie wokalu średniej szkoły muzycznej, marzyła mi się kariera jakaś, prawda, artystyczna w tym rodzaju. No, wygrałem olimpiadę biologiczną i w końcu bez większego entuzjazmu poszedłem na medycynę. Bez entuzjazmu takiego, że nie chciałem być praktykiem, bo chciałem się zajmować fizjologią mózgu. To było bardzo ciekawe. To rzeczywiście liceum rozbudza takie zainteresowania. No ale potem rzeczywiście pokonałem bakcyla praktyki i udało się zostać neurochirurgiem, co też jest bardzo ciekawe. Teraz dlatego, że dostrzeżono jakieś moje skupienie się na organizowaniu, zaproszono mnie, żebym popracował w rządzie, co już kiedyś mi się też zdarzało. Bywają takie chwile, że człowiek może różne rzeczy robić. 45 lat, ja wam życzę, żebyście za 45 lat, kiedy ponad będzie tylko wspomnienie, mówię o tych starszych, nie wszystkich, ale wspomnień pewnie co najwyżej tyle, to żebyście sobie przypomnieli, niektórzy z was ten moment i zobaczyli, jak świat będzie wyglądał, opowiedzieli nam jakoś tam, na mnie nieobecnym, a może obecnym z daleka. Jak ten świat wygląda po 45 latach? Ja mogę powiedzieć jedno. Ten świat teraz wygląda zupełnie inaczej niż 45 lat temu. My nawet sobie nie wyobrażaliśmy większości poza wydarzeń, które nastąpiły. Było szaro, buro, beznadziejnie, więc może być bardzo dobrze, może być też źle. I to wszystko zależy już za chwilę tylko od was. A my pomagamy, żeby do tego dochodzić. Jak pomaga Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego? No, pewnie słyszeliście, że jest wdrażana reforma, nowa ustawa. No, coś takiego jest. No, ustawy są po to, żeby coś regulować, w jakiś sposób coś dostarczać. Jeżeli chodzi o studentów, to rzeczywiście dosyć dużo się pojawia możliwości. Mianowicie praktycznie student, który dobrze studiuje, no, ma duże możliwości, bo może mieć wsparcie stypendialne, które w zasadzie pozwala nawet utrzymać się w sytuacjach, kiedy jest wybitny i kiedy ma duże kłopoty z samoutrzymaniem, jak rodzina ma na przykład. Bardzo dużo znaczy też to, że jeżeli już skończylibyście studia, a chcielibyście się dalej rozwijać, bo studia to jest krótki okres jednak, no 5, 4, 5, 3 lata to już jest skończone studia i licencjat się ma. To jest gro, w zasadzie po 3 latach można powiedzieć, już masz wykształcenie wyższe. I otóż można potem myśleć, jak się ma pracę magisterską, że to o dalszym rozwoju naukowym, bo to jest największa ciekawość jest zaspokajana w nauce, żmud tej codziennej takiej nauce, mówię przez to duże N, znaczy nauce odkrywczej, tak? Odkrywanie, tworzenie nowych rzeczy, wynalazki. I to w tym momencie zmieniła się też reguła. Każdy, kto się dostanie na studia doktoranckie, które będą realizowane w szkołach doktorskich, otrzyma stypendium. Po prostu nie jest tak, że będzie musiał pracować i jednocześnie studiować, tylko wszyscy, którzy się dostaną do szkoły doktorskiej, żeby studiować, dostaną stypendium doktorskie, będzie to rodzaj takiej, no, niezbyt najwyższej na świecie, ale jednak pensji, która pomaga skupić się na nauce. No, są tego typu rozwiązania nawet, także namawiam was do tego, ale żadnych pieniędzy, nawet tych, które teraz dostaniecie, znaczących pieniędzy, może pierwszych w życiu zarobionych uczciwie bardzo mocno, wiadomo, że te pieniądze są ważne, ale najważniejsza jest satysfakcja i tego wam serdecznie gratuluję, bo będąc tutaj osiągnęliście satysfakcję
i następne 45 lat przed Wami. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. A ja tak przy okazji, Panie Profesorze, chciałabym Panu przedstawić naszego stypendystę. Mateusz Bernard. Wstań, Mateusz. Mateusz Bernard, student pierwszego roku medycyny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Mateusz chce zostać neurochirurgiem. No tak, tylko na marginesie. Dobrze. Teraz ja troszeczkę pogadam, ale krótko, naprawdę krótko. Ja chcę tak, troszeczkę historii tej naszej fundacji. Fundacja powstała w 2002 roku, w marcu, z inicjatywy ówczesnego starosty powiatu olsztyńskiego, jak już słyszeliście bardzo dobrze, pana Adama Siesz-Butowskiego, który jest tutaj, pani Elżbiety Bilińskiej-Wołoćko, pana Marka Borowskiego, jest tutaj i się nie pokazuje. Panie Marku, bardzo proszę się pokazać. Jak i gminy Dobre Miasto, Olsztynek, Purda, Fundacji Dzieciom Rolników w Jąkowie, Stowarzyszeniu Talent w Dobrym Mieście, Dzieciom Wiejskim w Jąkowie, Nasza Gmina w Jąkowie i Towarzystwo Przyjaciół Olsztynka. Tak właśnie powstała nasza fundacja. 17 stycznia 2005 roku uzyskaliśmy status organizacji pożytku publicznego i co roku prosimy o 1% podatku dla naszej organizacji. Siedziba fundacji od zawsze znajduje się w budynku Starostwa Powiatowego w Olsztynie. Wielki ukłon w stronę pana starosty. Głównym celem fundacji jest wspieranie uczniów szkół średnich oraz studentów studiów dziennych zamieszkałych na terenie powiatu olsztyńskiego, co jak widać rokrocznie realizujemy. Obecnie pozyskujemy fundusze stypendialne przede wszystkim dzięki współpracy ze starostwem powiatowym w Olsztynie. Realizujemy zadanie publiczne powierzone nam przez powiat i dziękujemy za grant w wysokości 48 tysięcy złotych. Tak jak już wcześniej wspomniano, do puli funduszu stypendialnego dołożyły się gminy Dewity, Dobre Miasto i Jeziorany. W przyszłym roku dotację na fundusz stypendialny zadeklarowały na 100%, dodatkowo gminy Staw i Guda i Świątki. Także dziękujemy bardzo. Mamy nadzieję, a to już jest na pewno. Mamy nadzieję, że chętnych gmin będzie jeszcze więcej. Wspierają nas również prawie wszyscy radni powiatu olsztyńskiego, gminy Biskupiec, gminy Kieczwał, pan starosta powiatu olsztyńskiego Andrzej Abako i stali sympatycy fundacji. Dziękujemy również wszystkim darczyńcom, którzy przekazują nam 1% podatku. Także ogółem powiem Wam jeszcze, bo pierwsze stypendia w 2003 roku ufundowaliśmy, więc ogółem od 2003 roku do dziś wsparliśmy 782 stypendystów na kwotę ponad 1 milion złotych. Także w tym roku przekroczyliśmy tą dużą bańkę. Brawa! Mam nadzieję oczywiście, że dzięki Państwa pomocy będziemy dalej wspierać stypendiami tą cudowną, zdolną i utalentowaną młodzież naszego powiatu przez kolejne następne lata. Jak już wspominałam, ojcem założycielem naszej fundacji jest pan Adam Siesz-Butowski. Ja bardzo serdecznie witam go dzisiaj. Cieszę się, że zaszczycił nas swoją obecnością. Bardzo proszę, panie Adamie, bardzo proszę o kilka słów do tej naszej cudownej młodzieży. Proszę bardzo. Dziękuję. Nie jestem przygotowany do żadnych przemów tu, ale powiem tylko, że cieszę się, że to, co kiedyś wspólnie z innymi udało nam się zainaugurować, ma swój ciąg dalszy i rokrocznie widzę tu całą plejadę zdolnych, młodych ludzi, przed którymi świat otworem. Reszta zależy od nich, ale także od przyjaznego otoczenia. Chcę podziękować obecnym władzom powiatu za to, że poważnie podchodzą do tej sprawy, że również radni powiatowi kontynuują wcześniej rozpoczęte działania swoich poprzedników
i wspierają także finansowo tę inicjatywę. Tyle z mojej strony. No, chciałbym jeszcze długo pożyć i cieszyć się takimi wydarzeniami jak dzisiejsze, bo to także wpływa na moje zdrowie. Dziękuję. A teraz zapoznajmy się z ogromnym talentem muzycznym naszej tegorocznej stypendystki. Patrycja Anna Deptuła, studentka pierwszego roku instrumentalistyki na Akademii Muzycznej we Wrocławiu, a także uczennica 6 klasy Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia. Zapraszam Państwa na występ.